Hej, w dzisiejszym filmiku zajmę się obliczeniem granic ciągów liczbowych. Sposobów na to jest kilka. Może to być na przykład wyłączanie określonej potęgi n lub też x przed nawias. Może to być w przypadku funkcji kwadratowej liczenie delty, miejsc zerowych i rozkład do postaci iloczynowej, bo wtedy często jeden z tych nawiasów skróci się z na przykład licznikiem lub z mianownikiem. W przypadku pierwiastków możemy stosować metodę przez sprzężenie, czyli takie powiedzmy a la usuwanie niewymierności z mianownika. No i zobaczycie w przykładach, w praniu, jakie metody najlepiej wtedy stosować i kiedy to się po prostu kalkuluje, żeby użyć określonej metody. Pierwszy przykład to granica przy n dążącym do nieskończoności z ilorazu 4n dodać 3 przez 10 odjąć 12n. Tu w tym przykładzie myślę, że najbardziej kalkuluje się wyłączyć n przed nawias zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, bo te n się potem skasują, uproszczą. I w tym momencie, gdy otwieram nawias, to zostaje mi 4n dzielone przez n, bo zobaczcie, że jakbym to pomnożyła, to n skróci się z tym n i zostanie mi z powrotem 4n, tak jak było na początku. Dodać 3 dzielone przez n. Tak samo n-ki się uproszczą, zostałaby wtedy trójka. Jeżeli chodzi o mianownik, tak samo n wyłączam przed nawias i zostaje mi 10 przez n odjąć 12n dzielone przez n. No i tak jak powiedziałam, te n z licznika i mianownika się uproszczą, zostają jedynki. I tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, że w nawiasach również możemy uprościć. Na przykład tutaj w liczniku 4n przez n to będzie po prostu 4, dodać 3 przez n. A jeżeli chodzi o mianownik, 10 przez n trzeba zostawić, natomiast 12n przez n oczywiście zostaje nam 12. No i teraz działa to w ten sposób, że jeżeli n dąży do nieskończoności, czyli my trójkę dzielimy przez nieskończoność, to wyobraźcie sobie, że my 3 musimy podzielić przez jakąś ogromną liczbę. No to w efekcie będzie dążyło oczywiście do zera. Tak samo tutaj dziesiątkę, jeżeli będziemy dzielić przez jakąś ogromną liczbę, to również będzie dążyło do zera. Czyli z licznika zostaje nam czwórka, a z mianownika zostaje minus 12. Czyli 4 minus 12 to będzie minus 1 trzecia. No i pierwszą granicę macie już policzoną. Kolejny przykład to zwróćcie uwagę, że granica przy n dążącym do nieskończoności jest takiej sumy, gdzie mamy ułamek i jedynkę, i jeszcze to wszystko jest podniesione do kwadratu. I tu zanim zaczniemy kombinować, z jakiej skorzystać metody, to w pierwszej kolejności należałoby trochę uporządkować ten nawias. I tu najlepiej, skoro mamy dodawanie, a tu jest ułamek, sprowadzić to do wspólnego mianownika. Czyli w tym przypadku oczywiście wspólnym mianownikiem będzie te 1 odjąć 5n dzielone przez 1 odjąć 5n, bo zwróćcie uwagę, że jak to by się skasowało, no to my wrócimy do tej jedynki. Akurat z dodawaniem z jedynką jest o tyle prosto, że zawsze dajemy dokładnie to samo w liczniku i dokładnie to samo w mianowniku. No i to wszystko jest jeszcze podniesione do kwadratu. Teraz jak już mamy wspólny mianownik, to możemy spokojnie oba te liczniki zapisać w jednym, w jednej kresce ułamkowej, czyli 4n odjąć 2, dodać 1, odjąć 5n, no i w mianowniku mamy to wspólne 1 odjąć 5n, pamiętamy jeszcze o tym kwadracie. No i co teraz? Teraz należy sobie uporządkować trochę ten licznik, czyli 4n odjąć 5n to będzie po prostu minus n, no i minus 2 dodać 1 to będzie minus 1. Jeżeli chodzi o mianownik, no to w dalszym ciągu pozostaje 1 odjąć 5n i to wszystko podniesione jeszcze do kwadratu. No i co w tej sytuacji? Jak już mamy w miarę uporządkowaną tą postać, to myślę, że będzie tutaj najbardziej pasowało tak samo jak w pierwszym przykładzie wyłączenie n przed nawias zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, czyli co zostanie w środku. Tutaj zostanie minus n przez n, no i tutaj zostanie minus 1 przez n, jeżeli chodzi o tą minus 1. Natomiast jeżeli chodzi o mianownik, n wyłączyłam przez nawias, zostanie mi 1 przez n odjąć. Oczywiście pamiętamy o tym, że to wszystko było w nawiasie podniesione do kwadratu, więc ja mogę sobie zrobić tutaj jeszcze jeden dodatkowy nawias i to wszystko podnieść do kwadratu. No i co teraz? Tak samo jak w pierwszym przykładzie, n się uproszczą i zostaje mi granica przy n dążącym do nieskończoności i tutaj mi się skasuje n przez n, czyli będę miała u góry minus 1, odjąć 1 przez n, no i w mianowniku 1 przez n odjąć 5n przez n to będzie po prostu
5. To wszystko było jeszcze podniesione do kwadratu. No i co w tym momencie trzeba zrobić? 1 przez nieskończoność będzie dążyć oczywiście do zera. Tak samo tutaj. 1 przez nieskończoność dąży do zera. Zostaje mi minus 1, no bo nie będę pisała tego odjąć 0. Natomiast jeżeli chodzi o mianownik, zostało mi 0 odjąć 5, czyli minus 5. No i pamiętamy, że to wszystko było jeszcze do kwadratu. Czyli minus 1 przez minus 5 do kwadratu to będzie 1/25. Trzecia granica do policzenia, widzicie, że jest jeszcze bardziej skomplikowana niż te dwie poprzednie. No i co w tej sytuacji najlepiej będzie zrobić? Z tego pierwszego nawiasu najlepiej będzie, jak wyłączymy n przed nawias i zostaje wówczas 5n przez n odjąć 1 przez n. N to też była najwyższa potęga w tym pierwszym nawiasie, dlatego ją wyłączyliśmy. Jeżeli chodzi o drugi nawias, tu z kolei najwyższą potęgą jest n kwadrat, czyli wyłączam n kwadrat i zostaje mi 0,2 n kwadrat dzielone przez n kwadrat odjąć 4 przez n kwadrat. Najwyższa potęga, którą mogę wyłączyć, będzie n do potęgi trzeciej, czyli 2n do trzeciej przez n do trzeciej dodać 8 dzielone przez n do trzeciej. Co w tej sytuacji? Zobaczcie, tutaj w liczniku mam n w pierwszej potędze, dopisuję tą jedynkę tak dla ułatwienia i tutaj mam n do kwadratu, czyli razem, no bo to są wszędzie tutaj mnożenia, jakbym pomnożyła n do potęgi pierwszej razy n do potęgi drugiej, to miałabym n do potęgi trzeciej, czyli te n-y z licznika uproszczą się z tym n do trzeciej z mianownika, no i tutaj wszędzie oczywiście zostają jedynki. Jeżeli chodzi o te nawiasy, to już tutaj sobie troszkę uprościmy. Czyli 5n przez n to będzie po prostu 5 odjąć 1 przez n. No i tutaj ten drugi nawias, 0,2n kwadrat przez n kwadrat to będą 0,2 odjąć 4 przez n kwadrat. I w mianowniku zostaje mi tutaj 2 dodać 8 przez n do potęgi trzeciej. No i zobaczcie, 1 przez nieskończoność to zostaje 0. 4 przez n do kwadratu, czyli nieskończoność do kwadratu, no to już tym bardziej zostaje 0. I tak samo tutaj 8 przez n do trzeciej, czyli 8 przez nieskończoność jeszcze podniesioną do potęgi trzeciej, no to już tym bardziej zostaje 0. Czyli co zostaje mi z tych wszystkich granic? U góry miałam piątkę z pierwszego nawiasu razy z tego drugiego nawiasu 0,2. Natomiast w mianowniku zostało mi 2. Czyli zostaje mi 5 razy 0,2 podzielić przez 2, wychodzi równiutko 1/2. Kolejna granica jest, jak widzicie, bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o potęgi. Mamy też tutaj pierwiastek z n, a tu jest druga potęga, tu jest trzecia. No i co w tej sytuacji? Spojrzałabym na to w ten sposób, że najwyższą potęgą w ogóle występującą w całym ułamku jest n do potęgi trzeciej. No i właśnie tą potęgę bym wyłączyła przed nawias. Czyli w liczniku, jak wyłączę n do potęgi trzeciej, to zostaje mi tutaj 5n kwadrat pierwiastków z n dzielone przez n do potęgi trzeciej dodać 1 przez n do potęgi trzeciej. A jeżeli chodzi o mianownik, to zostaje mi tutaj, jak wyłączę n do trzeciej, 8n do trzeciej przez n do trzeciej dodać 7n kwadrat dzielone przez n do potęgi trzeciej. Teraz trzeba poupraszczać na ile się da, czyli n do potęgi trzeciej skasuje się w liczniku i w mianowniku, zostają tutaj jedynki. No i musimy się przyjrzeć zwłaszcza temu pierwszemu zapisowi, czyli to 5n kwadrat pierwiastek z n, jak to wszystko poupraszczać. Na razie skupiałabym się na tym, że n kwadrat całkowicie uprości się, a zostanie mi tutaj z kolei n do potęgi pierwszej w mianowniku, czyli z tego pierwszego zostaje mi 5 pierwiastków z n dzielone przez n dodać 1 przez n do potęgi trzeciej. I jeżeli chodzi o mianownik, te n do trzeciej jak się uprości, to zostaje mi 8, natomiast z tego n do kwadratu na dole n do trzeciej, to tu uprości się całe n kwadrat, a tu zostaje mi oczywiście 2, czyli to będzie 7 dzielone przez n do kwadratu. No i co w tej sytuacji? Musimy jeszcze, myślę, że trochę uporządkować to 5 pierwiastków z n przez n. Zobaczcie, napisałam to tutaj na fioletowo. Pierwiastek z n przez n to jest to samo co n do 1/2 dzielone przez n do potęgi pierwszej. Jak było dzielenie,
to wykładniki się odejmowało od siebie, czyli to by było n do potęgi 1, druga odjąć 1, czyli n do potęgi minus 1, drugiej. A n do minus 1, drugiej to jest to samo co 1 przez pierwiastek z n. To oczywiście będzie piątka u góry, na dole zostaje pierwiastek z n, dodać 1 przez n do trzeciej i na dole w mianowniku 8 dodać 7 przez n do potęgi drugiej. No i teraz zobaczcie. Jeżeli tutaj mam 5 dzielone przez pierwiastek z nieskończoności, no to i tak pierwiastek z nieskończoności to będzie ogromna liczba, czyli 5 przez jakąś wielką liczbę będzie dążyło do 0. 1 przez n do trzeciej również dąży do 0. Tutaj 8 dodać 7 przez n kwadrat również będzie dążyć do 0. No i co zostaje mi z tej granicy? W liczniku 0 dodać 0, czyli to będzie nadal 0, a w mianowniku 8 dodać 0 to będzie 8. 0 dzielone przez 8 to wychodzi 0. Kolejna granica to jest granica z różnicy dwóch pierwiastków. I ja już powiedziałam na początku, że często w przypadku pierwiastków mamy taką metodę przez sprzężenie, czyli podobną metodę do usuwania niewymierności z mianownika. No i co tutaj by się przydało zrobić? Zobaczcie, w przypadku właśnie pierwiastków bardzo kalkuluje się taka metoda, żeby pomnożyć sobie ten n dodać 3 odjąć n razy dokładnie dwa takie same pierwiastki, ale ze zmienionym znakiem. No i teraz zobaczcie, co mi to dało. Po pierwsze, ja to wszystko pomnożyłam przez jedynkę, dlatego że ja w liczniku mam dokładnie to samo, co na dole w mianowniku, czyli gdybym to chciała skrócić, to ja bym wszystko mnożyła przez jedynkę, a mi wolno mnożyć w matematyce każdą daną w zadaniu liczbę przez jeden, bo ja nie zmieniam wartości podanej w zadaniu. I teraz, jak nie załapaliście, po co to było zrobione, to w liczniku stworzyłam wzór skróconego mnożenia. Widzicie? Czyli to będzie moje a odjąć b, to będzie moje a dodać b. No i jak pomnożę to ze sobą, to będę miała a do kwadratu odjąć b do kwadratu. Jeżeli pomnożę ze sobą ten licznik według wzoru skróconego mnożenia, to stworzy mi się a do kwadratu, więc jak ja ten mój pierwiastek z n dodać 3, tutaj jeszcze przedłużę trochę pierwiastek, podniosę do kwadratu, to zostanie mi oczywiście samo n dodać 3. Później mam odjąć, no i pierwiastek z n, jak podniosę do kwadratu, to zostaje mi z kolei po prostu n. No i teraz, jeżeli chodzi o mianownik, 1 razy ten cały nawias, to zostaje mi oczywiście ten cały tutaj nawias. No i teraz, w liczniku, jak widzicie na pewno, skracają mi się n, no bo n odjąć n, czyli zostaje mi tylko trójka, a mianownik zostaje bez zmian, czyli pierwiastek z n dodać 3, dodać pierwiastek z n. No i teraz zwróćcie uwagę, że pierwiastek z n dodać 3, czyli pierwiastek z nieskończoność dodać 3, no to to oczywiście ten pierwszy pierwiastek dąży do nieskończoności. Ten drugi pierwiastek tak samo, pierwiastek z nieskończoności to będzie dalej nieskończoność. No i patrząc już na to tak bardziej globalnie, no to gdybyśmy mieli trójkę i tutaj mamy nieskończoność, to też nieskończoność, no to będzie oczywiście dążyło to wszystko do zera, bo 3 dzielone przez nieskończoność to wychodzi 0. Kolejny przykład jest jeszcze inny od poprzednich. Staram się wybierać takie najbardziej zróżnicowane. No i zobaczcie, że tutaj mamy z kolei potęgi, jakieś wykładniki. I w tej sytuacji najlepiej będzie wyłączyć możliwie najwyższą tą potęgę, czyli w tym naszym przypadku akurat to będzie granica przy n dążącym do nieskończoności i ja będę wyłączała 4 do potęgi n przed nawias. Ktoś powie, no ale dlaczego 4, jak nie było tego w ogóle w liczniku? Dlatego, że w liczniku mamy 2 do 2n. No to by było dokładnie to samo, co 4 do potęgi n tej. Czyli jak ja wyłączę 4 do n tej, to zostaje mi tutaj 3 razy 2 do 2n dzielone przez 4n odjąć 5 dzielone przez 4n, a w mianowniku zostaje 4 do n tej, czyli 8 razy 4 do n tej przez 4 do n tej dodać 2 dzielone przez 4 do potęgi n. 4 do n tej skasuje się w liczniku i w mianowniku. No i tutaj w liczniku możecie zauważyć, że 3 razy 2 do n tej przez 4 do n tej oczywiście się skasuje i zostaje mi tylko 3 odjąć 5 przez 4 do potęgi n, a w mianowniku 4 do n tej, 4 do n tej się uprości, zostaje tylko 8 dodać 2 dzielone przez 4 do n tej. No i tutaj zobaczcie, 5 przez 4 do nieskończoności, no to dąży to oczywiście do
zera. Tak samo tutaj na dole. 2 przez 4 do nieskończoności to również dąży do zera, czyli w przypadku tej granicy wynik to będzie 3 ósme. Ostatni przykład na dziś może się tak w pierwszej chwili wydawać najbardziej skomplikowany i co tu w ogóle z tym zrobić, ale jak się przyjrzycie, to zauważycie, że w liczniku mamy tak 1 dodać 1 trzecia, dodać 1 dziewiąta, dodać 1 dwudziesta siódma, czyli w liczniku mamy na pewno sumę jakiegoś ciągu, tylko pytanie jakiego? To będzie ciąg geometryczny, no bo zobaczcie, jest 1 trzecia, 1 dziewiąta, 1 dwudziesta siódma. Tutaj na końcu ten ostatni wyraz 1 przez 3 do n to jest taką podpowiedzią, że to będzie właśnie ciąg geometryczny. Czyli tak naprawdę w liczniku, zanim cokolwiek zaczniemy liczyć, to trzeba będzie policzyć sumę w tym liczniku, pamiętając o tym, że jest to ciąg geometryczny. No i wzór na sumę w ciągu geometrycznym to jest A1 razy 1 odjąć q do potęgi n tej, dzielone przez 1 odjąć q. No i teraz pierwszy wyraz w tym naszym ciągu to jest jedynka razy 1 odjąć i tak naprawdę q do potęgi n tej. Nasze q to jest 1 trzecia do potęgi n tej, bo każdy kolejny wyraz powstaje poprzez pomnożenie razy 1 trzecia. I w mianowniku oczywiście mamy 1 odjąć 1 trzecią, czyli to będzie 1 razy, to ja już tego nie będę pisała, w mianowniku zostaje 1 odjąć 1 trzecia do potęgi n tej, a w mianowniku zostają oczywiście 2 trzecie. Czyli jak mamy dzielenie w matematyce, to to jest to samo co mnożenie przez odwrotność, to jest to samo co mnożenie przez 3 drugie, no i w nawiasie 1 odjąć 1 trzecia do potęgi n tej. Tutaj już sobie uprościłam ten licznik, więc zapisuję go już jako granica przy n dążącym do nieskończoności. No i zamiast tego długiego 1 dodać 1 trzecia, dodać 1 dziewiąta, to ja piszę 3 drugie razy 1 odjąć 1 trzecia do potęgi n tej. No i jeżeli chodzi o mianownik, to zostaje mi 6. No i liczymy dalej tą granicę. I ponieważ mamy tutaj dzielenie przez 6, to jest to samo co mnożenie przez 1 szóstą, czyli 1 szósta razy 3 drugie razy 1 odjąć 1 trzecia do potęgi n tej. Szóstka i trójka się uproszczą, czyli to będzie granica przy n dążącym do nieskończoności. 1 czwarta zostaje tutaj z tego pierwszego mnożenia, a w nawiasie mamy 1 odjąć 1 trzecia do potęgi n. No i tutaj jest taka własność, którą trzeba znać, że jak jest ułamek, właśnie ta 1 trzecia, mniejszy od jedynki, to w przypadku, gdy podnosimy ułamki mniejsze od 1 do nieskończoności, to wtedy wychodzi nam 0. Czyli w przypadku tej 1 trzeciej do potęgi n, czyli ten ułamek mniejszy od 1 podniesiony do nieskończoności, będzie dążył do 0. Czyli z tego wychodzi 1 czwarta razy 1 odjąć 0, czyli 1 czwarta razy 1, wynik to będzie 1 czwarta. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Starałam się wybrać takie dosyć zróżnicowane przykłady, tak żebyście zobaczyli różne metody i właśnie różne typy tych zadań. Jeżeli filmik Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi łapkę do góry i subskrypcję. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli w komentarzach napiszecie, jaka tematyka Was najbardziej interesuje, których działów najbardziej nie rozumiecie, może jakieś powtórki pod maturę. Trzymajcie się ciepło i do następnego.